No to wycieczka się szykuje. Zapinaj. Nie. A, nie, no, no. No wsiadaj do auta. Nie, zostaw. O, udar. Wycieczkę Adrian. I nie ma nie. To tamto. Tablet. To, nie. Tablet. To jest tylko teraz jedziemy na wycieczkę. No dobra. Zamykaj drzwi. Nie. Wszystkie telefony mama odbyło? Tak, wszystkie telefony mam. To jedziemy na wycieczkę. To teraz jedziemy na wycieczkę. Mama. I dzisiaj nie ma internetu. Tak. Ani telefonu. Miłej zabawy życzę. Bez telefonów. A jak płakałeś, jak ci się telefon rozładował? Nie płakałam. No nie, jak? Tylko prosiłam. Mama, daj ładowarkę, bo mam tylko 5 minut. 5%. No, 5%. A tak, to zobacz, widoki piękne. A ty jest, bez kamery nie możesz przeżyć. Świeże powietrze. A ty bez kamery nie możesz przeżyć. Ciężko, idziemy dalej. Znaleźć błękitne jeziorko. Telefon ci to da? Prawda, to samo. To nie to samo, właśnie. Czyli jak rodzice proszą, zostawcie te telefony, te tablety, ten internet. Ruszcie się. To co? A ty rusza, zobacz. Taką traszkę miałem kiedyś w akwarium. Co ty? A? I babcia kręga się nie bała. Zielone! Zielone? Gdzie? Błękitne jeziorko to kolejne zwyrodysk w kopalni pirytów, zlokalizowane poniżej minuty na zboczu Wielkiej Kopy. A pisz jakim minerałem? Jesteśmy teraz 635 metrów nad poziomem morza. Przesujesz, woda.
Czyżbyś się Adrian zmęczył? Nie. Gdzie twój telefon? Co? Nie brakuje ci go? Czyli da się żyć. Prawda? Tak? I ładne widoki. Trochę świeżego powietrza. Właśnie. Co, ci podobało się? No. Fajnie było. Czym fajnie było? Bardzo. A czemu nie? Gorda. Bardzo dobrze. No to teraz, teraz będzie obiadek smakował. Tak, to teraz będzie obiadek smakował. Powdychaliśmy świeżego powietrza. Odpoczęliśmy. Czas do domu. Czas do domu. To już jest koniec wakacji. Pokazałaś, że potrafisz żyć bez telefonu i być z rodziną. Więc ci oddaję twój telefon i mam nadzieję, że się to więcej nie powtórzy. Masz się skupić na swoich egzaminach, a nie na telefonie. Okej? Okej. To co? Idziemy na kawę?